Cześć. Przyznam się, że po takiej przerwie trudno jest mi tutaj wrócić. Z jednej strony jestem bardzo stęskniona za opowiadaniem, ale też denerwuję się właśnie, czuję się tak nieswojo przed mikrofonem. A ponieważ dużo frajdy sprawiło mi tworzenie podcastu takiego biograficznego o Wyspiańskim, to postanowiłam swój dzisiejszy podcast poświęcić innej biografii. Posłuchajcie. Darujcie mi, bo ja w dzieciństwie kształciłem się, abym nie był podobnym do ludzi. A teraz dopiero pracuję nad sobą, aby być podobnym do człowieka. Kto powiedział, a właściwie skreślił te słowa? Dziś opowiem o Juliuszu Słowackim. Jego wpływ na późniejszych poetów, takich jak Lechoń, Wyspiański czy Baczyński, i też całą kulturę polską jest nieoceniony. Jest jednym z moich ulubionych poetów i dlatego dziś postaram się opowiedzieć o nim trochę jak o zwykłym człowieku, trochę jak o takim światowcu i Europejczyku. No i jako o wybitnym poecie, który miał pecha, bo urodził się 11 lat po Mickiewiczu. W jednej z audycji Polskiego Radia z takiego cyklu Zagadki Literackie pada takie stwierdzenie, tu oczywiście parafrazuję, że nad twórczością Słowackiego siłą rzeczy zaciążyło to, że romantyzm polski otworzył i ustalił Adam Mickiewicz. Słowacki zawsze w związku z tym był drugi, zawsze w roli przeciwnika Mickiewicza. To sprawiło, że krytyka przychylna Mickiewiczowi automatycznie dzieła Słowackiego przyjmowała z niechęcią. Tak było z Kordianem, który został przecież wydany anonimowo. Dopóki środowisko paryskie sądziło, że autorem dramatu jest Mickiewicz, oceniało je pozytywnie. Po ujawnieniu się Słowackiego taki początkowy entuzjazm opadł, osłabł. Jeszcze do Kordiana dzisiaj wrócę, bo według mnie jest to dzieło niezwykłe, no ale to później. Ale przecież dzisiaj trochę też tak jest, my trochę tak sobie żartujemy z memów poświęconych rywalizacji tych dwóch poetów. Ja wiem, kto tam żartuje, ten żartuje. Ja, kiedy zaczynam lekcję z romantyzmu, to niemal każda z klas pyta mnie o to, kogo wolę, Mickiewicza czy Słowackiego. I ja już od kilku lat przyznaję, że jeżeli muszę wybierać, to jednak wolę Słowackiego. Ale wracając do relacji z Mickiewiczem, mam dla Was pewien smaczek. Fragment relacji Słowackiego ze spotkania poetów w Paryżu w sierpniu 1832 roku. Słowacki pisze tak. Od kilku dni przyjechał Mickiewicz. Żaden z nas nie chciał zrobić pierwszego do poznania się kroku, a było kilka osób, którym mówił, że mnie chciałby widzieć. Starano się więc sprowadzić nas gdzieś razem i poznać. Dziś zeszliśmy się na wielkim obiedzie. Mickiewicz improwizował, ale dosyć słabo. Chwilę później wspomina Słowacki męski wieczór, na którym improwizowano poezję. Do tego wszystkiego przygrywał Chopin. A pod datą 12 sierpnia w liście do matki pisze: jeden z Polaków mówił mi zdanie o moich dwóch tomikach wydanych w Paryżu w 1832 roku oczywiście. Powiedział, że moja poezja jest śliczna, że jest to gmach piękną architekturą stawiony jak wzniosły kościół, ale w kościele Boga nie ma. Prawda, że śliczne i poetyczne zdanie? Podobne do jego sonetu pod tytułem Rezygnacja. Wydaje mi się, że Słowacki w tym wpisie ujawnia to, że nie rozumie, albo być może ignoruje fakt, że słowa wypowiedziane przez Mickiewicza są obelgą, są nieprzychylne. Kościół bez Boga jest przecież bezużytecznym pięknem, sztuką bez celu, a więc i bez treści. To Bóg daje iskrę, a Mickiewicz przecież twierdzi, że w poezji Słowackiego iskry Bożej nie ma.
A przecież Słowacki chciał być przewodnikiem, tak bardzo zależało mu na uznaniu i dlatego z powodu jego braku zdecydował się na opuszczenie Paryża w 1832 roku. Mickiewicz traktował Słowackiego z góry, nie uznawał w pełni jego roli i chyba nigdy jej w pełni nie uzna. Ale co ciekawe, to Słowackiemu dzisiaj zarzuca się zazdrość, być może nawet zawiść. I my też po części, zestawiając ciągle jego twórczość z Mickiewiczem, sprawiamy, że Słowacki nie istnieje jako poeta sam w sobie, jest zawsze wobec Mickiewicza. A z Mickiewiczem trudno się równać. Zygmunt Krasiński w szkicu Kilka słów o Juliuszu Słowackim pisze: przed Mickiewiczem daj Boże, byśmy tą książką popełnili pomyłkę. Przed Mickiewiczem, o ile nam widno i wiadomo, nie było poezji w Polsce. On pierwszy ogarnął polską ideę piękności i w kształt organiczny ją oblekł. Krasiński przekonuje, że w dziełach Mickiewicza przemaga siła dośrodkowa, siła wcieleń i twierdzeń, wola i czucie i wiara. One są granitowym jądrem naszej literatury. Chwilę później przyjaciel Słowackiego dodaje: zdaje się nam, jakobyśmy czuli, gdy czytamy dzieła Słowackiego, że w nich objawia się ta druga konieczna, odśrodkowa siła, siła od wcieleń i zaprzeczeń. Są więc obaj twórcy koniecznością, są zjawiskami osobnymi, równie ważnymi w literaturze polskiej. I wiadomo, że w pewnym sensie Słowacki jest wobec Mickiewicza, jak nowe pokolenie, jak nowa generacja sytuuje się wobec starszej. Ja wiem, to nie jest nowe pokolenie w stylu romantyzm, pozytywizm, ale pewna zmiana wobec tego, co było zastane. I Słowacki jest w swoim zachwycie i w swojej krytyce jest równocześnie fanem i jest krytykiem Mickiewicza. A wspomniana przeze mnie postać Zygmunta Krasińskiego jest niezwykle ważna w życiu Słowackiego. Panowie poznali się w Rzymie w 1836 roku, a Słowacki w liście do matki po tym pierwszym spotkaniu napisał: w ostatnich czasach żyłem w Rzymie z kilką ziomkami moimi młodymi, zapalonymi i tych towarzystwo ożywiło mnie nieco. Jeden z nich miał wiele podobieństwa do dawnego dziecinnego przyjaciela mojego, Ludwika. Rozmawiając z nim przyszło mi na pamięć wiele dawnych uczuć i wiele dawnych wyrazów. Potem Krasiński był jednym z najwnikliwszych czytelników Słowackiego, wielokrotnie bronił w swojej korespondencji utworów przyjaciela. Słowacki czuł tę bliskość, dlatego Balladyna i Lila Veneda, moim zdaniem dwa wybitne dzieła Słowackiego, są poprzedzone listami kierowanymi właśnie do autora Iridiona, czyli Zygmunta Krasińskiego. Według mnie ta trochę czuła relacja między poetami ujawnia to, że Słowacki bardzo potrzebował akceptacji. Bardzo chciał zająć znaczącą rolę w środowisku literackim. Sam cenił Mickiewicza i był pod ogromnym wpływem jego dzieł, na przykład Konrada Wallenroda. Zresztą poznał Mickiewicza jeszcze w takim okresie dzieciństwa, w okresie młodzieńczym, w salonie literackim prowadzonym przez swoją matkę. Słowacki niezwykle liczył się z opinią innych, przejmował się krytyką, był wrażliwy na negatywną opinię. No i miał pecha, bo wnikliwych czytelników moim zdaniem miał niewielu. No i ta wrażliwość bywa przez badaczy Słowackiego różnie przedstawiana. Niektórzy nazywali go wyniosłym, przewrażliwionym na swoim punkcie, przekonanym o swojej wyjątkowości. Czy to jednak negatywna ocena krytyków przyniosła takie postępowanie Słowackiego? Czy może odwrotnie? Kto to wie? Tu mam dla Was taki cytacik z tekstu Piotra Chmielowskiego pod tytułem Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego z 1866 roku, gdzie autor pisze tak. W kółku domowym uważane za bóstwo sądził, że wszędzie i zawsze role te wszyscy mu przyznają, a kiedy później nie spotkał od razu należnego uznania, kiedy naród patrzył z uwielbieniem tylko na Mickiewicza, kiedy w czasopismach było o nim głucho, zabolał strasznie, zgorzkniał, znienawidził swego wielkiego rywala, którego o osobistą do siebie niechęć posądzał
i coraz więcej w smutne marzenia się pogrążał. Coś mi się wydaje, że autor nie przepadał za Słowackim, skoro wystawił mu aż tak niepochlebną laurkę, ukazując go trochę jak takie obrażone dziecko. Ale ja lubię myśleć, że to była maska. Słowacki urodził się w 1809 roku, a już w 1814 stracił ojca. Jego ojciec, Eusebiusz, był historykiem literatury, najpierw pracował w liceum w Krzemieńcu na Wołyniu, a w 1811 roku objął katedrę wymowy i poezji na Uniwersytecie Wileńskim. Eusebiusz zmarł na gruźlicę, ta choroba stanie się przyczyną śmierci także jego syna. Eusebiusz zmarł w wieku 42 lat, Juliusz umrze w wieku 39. Salomea, czyli matka Słowackiego, potem jeszcze ponownie wyszła za mąż. Po śmierci męża powróciła do Krzemieńca, a potem w 1818 roku wyszła za Augusta Becki, profesora Uniwersytetu Wileńskiego. Juliusz Słowacki w swoich dziennikach wspomina to tak. W sierpniu 1817 roku przyjechał do Krzemieńca profesor Becki w zamiarze ożenienia się z moją matką. Zdecydowali ją rodzice. Już to, żeby na przypadek ich śmierci miała opiekuna, już to dla mojej edukacji, która w Wilnie miała być przedsięwziętą. No cóż, wygląda na to, że Salomea niezbyt się paliła do tego małżeństwa. Gdzieś wyczytałam, że bardzo przeżyła śmierć pierwszego męża, którego darzyła bardzo silnym uczuciem. Becki był chirurgiem, profesorem medycyny. Zmarł w 6 lat po ślubie z Salomeą, trafiony piorunem. Zresztą pewnie o tym wiecie, jeśli czytaliście trzecią część Dziadów Adama Mickiewicza, gdzie ojczym Słowackiego został sportretowany jako doktor. Zresztą to bardzo zabolało Słowackiego i było jedną z przyczyn, dla których zdecydował się opuścić Paryż w 1832 roku. Zresztą sama matka, o której teraz sporo wspominam, stanie się bardzo ważną, czy jest bardzo ważną figurą dla Słowackiego. To ona w pierwszej połowie lat 20. XIX wieku prowadziła znany w Wilnie salon literacki, w którym zresztą nastąpiło, jak już wspomniałam, pierwsze spotkanie Mickiewicza z młodym Juliuszem. Oczywiście działalność tego salonu stanie się niemożliwa po tym, jak Nowosielcow przyjedzie z Warszawy do Wilna, ale o tym też już wiecie, jeśli znacie biografię Mickiewicza i trzecią część Dziadów. Matka była powierniczką Juliusza. Zdaje się, że przez niespełna 20 lat Salomea będzie miała kontakt z Juliuszem wyłącznie przy pomocy listów. I chociaż dużo się wspomina o czułym stosunku Słowackiego do matki, o ich korespondencji, o ostatnim spotkaniu przed śmiercią poety we Wrocławiu w 1848 roku, to warto też dodać, że była to relacja trudna, która trochę ciążyła Słowackiemu. Salomea była, nie wiem czy to określenie jest trafne, taką trochę niespełnioną artystką, kobietą o bardzo zmiennym i wrażliwym usposobieniu, takim charakterze. Słowacki ich relacje opisywał w taki sposób w swoich dziennikach. To jest taki wpis obejmujący lata 1828-1829, gdy poeta przebywał wraz z matką w Krzemieńcu. Było to tuż po studiach prawniczych, które odbywał w Wilnie w latach 1825-1828. Wziąłem się do malarstwa i olejno po całych dniach malowałem pejzaże. Ile razy jednak wstawałem od tych zatrudnień, byłem smutny i posępny. Dręczyła mnie nade wszystko moja matka, zawsze płacząca. I dalej pisze tak. Moja matka egzaltowana roiła sobie ciągle, że skoro ja skończę nauki, to ze mną na wojaż wyjedzie. Ta myśl jej była dla mnie niemiłą. I jeszcze dalej pisze. Matka wymagała ode mnie ciągłej otwartości i zwierzania się, to być nie mogło. Wymagała tego ode mnie w ten czas, kiedy się właśnie uczyłem wszystko w sobie zamykać i łzy pożerać w milczeniu. Stąd ciągłe jej skargi i nudzący mnie płacz. I wychowany między kobietami pragnąłem jak najprędzej z rąk ich się wyrwać i być samotnym.
No bo pamiętajcie, że Słowacki wychowywał się w istocie w otoczeniu kobiecym. Miał przecież nie tylko matkę, ale dwie przybrane siostry, córki Augusta Becki. Wspominałam o korespondencji Słowackiego z matką, która była tak dla niego ważna. Moim zdaniem w tych listach do matki Słowacki, nie tylko moim zdaniem zresztą, kreował się, tworzył przed matką wizerunek osoby, którą ona pragnęła ujrzeć. Jakże musiało być więc takie słodko-gorzkie ich ostatnie spotkanie w 1848 roku, gdy po wielu latach korespondencji musieli stanąć w prawdzie. Spotkanie to odbyło się w okolicznościach szczególnych. Słowacki przyjechał do Wielkopolski, by wesprzeć powstanie. Wystąpił na posiedzeniu Komitetu Narodowego. Następnie spotkał się z matką i powrócił do Paryża, gdzie wkrótce zmarł. Na stałe do Paryża zresztą Słowacki powrócił w grudniu 1838 roku, bo mówiłam o tym wcześniej, że opuścił ten Paryż w 1832, więc teraz to troszeczkę tak wyprostuję. I choć jeszcze po tym 1838 będzie podróżował, to będzie to najbliższe mu miejsce, rzec można dom. A to przecież jest takie ciekawe, jak mocno rozczarowany był Paryżem Słowacki w grudniu 1832 roku, gdy postanowił z niego wyjechać. Jeszcze wcześniej, od 1829 roku, pracował w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbów w Warszawie. Po wybuchu powstania listopadowego został kurierem dyplomatycznym rządu narodowego. Był w Londynie, który go zachwycił. Zresztą w internecie jest sporo opisów tej podróży. A w 1831 roku osiadł w Paryżu. I tu mu było, można by tak powiedzieć, trochę duszno. Był Mickiewicz, którego pozycja jako najważniejszego romantyka wzrosła po wydaniu w 1832 roku trzeciej części Dziadów. Dwa lata później Mickiewicz wydał właściwie swoje ostatnie wielkie dzieło, Pana Tadeusza, podczas gdy Słowacki poruszy publikę Kordianem. A skoro wspomniałam o Kordianie, to otwórzmy kolejny etap życia Słowackiego – podróże. Słowacki był nieźle sytuowany, otrzymywane od matki pieniądze pomnażał, całkiem umiejętnie zresztą, i to sprawiało, że mógł spokojnie oddawać się właśnie podróżom, działalności, ale też działalności politycznej i twórczości. Znaczy, nie był jakoś szczególnie bogaty, po prostu żyło mu się tak w miarę, powiedzmy, spokojnie. I właśnie te pieniądze pozwoliły na to, że między 32 a 38, a także po roku 38, Słowacki sporo podróżował. I przepięknym świadectwem podróży Słowackiego są wykonane przez niego rysunki. On kreślił na przykład brzeg Nilu, wnętrze świątyni Horusa czy widok Jerozolimy. Poeta przebywał w Szwajcarii, w Rzymie, Grecji, Egipcie, Palestynie, we Włoszech. W czasie tych podróży tworzył, w Genewie powstał Kordian. Świadectwem podróży do Grecji jest powstały w 1839 roku w Paryżu Grób Agamemnona. Przepiękny utwór, w którym inspiracją do oceny Polaków była dla poety wizyta w starożytnych ruinach. W tym utworze dokonuje też krytyki samego siebie, pisze: mówię, bom smutny i sam pełen winy. A może teraz trochę poplotkujmy i porozmawiajmy nieco o życiu prywatnym. Pierwszą miłością Słowackiego była Ludwika Śniadecka, kobieta troszeczkę od niego starsza, która nastoletniego Juliusza traktowała raczej z taką pobłażliwością. Słowacki kochał się w niej jeszcze w końcówce lat 20. XIX wieku, gdy mieszkał w Wilnie. Wiemy, że podobał się kobietom, lubił z nimi flirtować, przekomarzać się, wystawiać ich uczucia na próbę i bawić się nimi. Na przykład pewnego razu wyznał kobiecie uczucie tylko po to, by jakiś czas później porzucić ją i w ten sposób udowodnić jej, że ona się nie otruje i nie zabije z jego powodu.
i ogólnie lubił się podobać, chętnie w listach do matki opisywał swój wygląd. Nie wiem, czy wiedzieliście, że Słowacki miał takie nieco zniekształcone ciało. No miał, ich zdaje się, że jedną nogę krótszą i przez to bark nieco wykrzywiony. Starał się jednak umiejętnie ukrywać, nazwijmy te takie swoje niedoskonałości. Jedną z najważniejszych kochanek Słowackiego była Maria Wodzińska, malarka, która później nawet będzie zaręczona z Chopinem, ale to już jest zupełnie inna historia. Wodzińska i Słowacki poznają się w Genewie pod koniec 1833 roku i znajomość ta będzie trwała przez 2 lata, do momentu, kiedy Wodzińscy zdecydują się na wyjazd z Genewy. Piotr Chmielowski zwraca uwagę, że choć na ogół Słowacki był z matką wylewny, jeśli idzie o sprawy własnego serca, to uczucie do Wodzińskiej zaczął sygnalizować dopiero w marcu 1835 roku, tak jakby trochę wstydząc się go. Początkowo kobieta nawet mu się nie podobała. Już po rozstaniu w roku 1838 Słowacki tak pisze o swoim wpływie na kobietę. Mówią, że Chopin się z Maryją Wodzińską, a niegdyś moją Maryją ożenił. Może poszła za niego trochę z przyjaźni dla mnie, bo mówią ludzie, że Chopin do mnie jak dwie krople wody podobny. Widzimy zatem, że Juliusz był przekonany, że ta pierwsza miłość, miłość do niego, najmocniej wpłynęła na jego dawną kochankę. Uczucie to z kolei wpłynęło na Słowackiego, na jego twórczość. Utwory takie jak Rozłączenie czy Chmury są właśnie inspirowane tym uczuciem. Wracając do twórczości, lata 30. to poza podróżami także lata wielkich dzieł Słowackiego. Ja dziś chciałabym kilka słów poświęcić Kordianowi i Balladynie, utworom trochę takim moim zdaniem drugorzędnym w polskim romantyzmie, ale według mnie zasługującym absolutnie na miejsce pierwszorzędne. Słowacki napisał w swoim życiu, zdaje się, tylko 9 dramatów, ale każdy z nich jest wyjątkowy. Jak pisze profesor Starnawski, nie osiągnął poeta wyżyn dziadów, ale stworzył dramat przemawiający znakomitymi efektami teatralnymi. W szkole często mówi się, że dramat romantyczny był z założenia niesceniczny, ale nie u Słowackiego. On pisał jakby z pomysłem na to, jak będzie wyglądało stworzone przez niego dzieło. Smutne jest to, że mam nadzieję, że się tutaj nie mylę, że za życia Słowackiego nie zostało wystawione żadne z jego dzieł. Ale wracając do Kordiana, Słowacki w tym dziele udowadnia, że jest nie tylko znakomitym dramaturgiem, ale też uważnym czytelnikiem tradycji tworzącej romantyzm. Jest więc w Kordianie inspiracja Szekspirem, jest bohater iście werteryczny, jest wreszcie podróżnik szukający takiej drogi w głąb siebie i swojego miejsca w świecie. Trochę buntownik, jak u Mickiewicza, który jednak obiera dla siebie inną drogę, drogę walki czynnej, tego takiego winkelriedyzmu. I tutaj taka krótka dygresja. Jest wiele dzieł Słowackiego, których poeta nie ukończył za życia. Miał wiele planów, wiele pomysłów, wiele dzieł rozpoczętych. To sprawia, że często mylnie stawia się taką tezę, że Słowacki pracował mało, że był niestały, że trudno mu było przejść od pomysłu do realizacji. Według mnie, czy może inaczej, wydaje mi się, że bardziej chodzi tutaj o ilość tych planów, o ilość tych pomysłów, która sprawia, że nie wszystkie udało mu się po prostu zrealizować. Weźmy na przykład Balladynę. Miała być ona częścią cyklu dramatycznego składającego się z 6 utworów. Ostatecznie publiczność otrzymała 2 utwory i trochę, czyli Balladynę, Lille, no i tam fragmenty Kraka. Jednak jakie to są utwory? Jak pięknie one pokazują szerokie zainteresowanie Słowackiego źródłami polskości, duszą polską, ale też Szekspirem, z którego Słowacki swobodnie bierze elementy, które najbardziej go interesują. I tak Balladyna, ja obok Lady Macbeth, staje się jedną z okrutniejszych bohaterek szkolnego kanonu lektur.
Tropienie inspiracji szekspirowskich w twórczości Słowackiego samo w sobie jest świetną zabawą, jednak ja chciałabym powiedzieć coś innego, uwaga, bo to będzie mój taki nauczycielski, polonistyczny manifest. Według mnie to, że balladyna jest omawiana w szkole podstawowej, to jest jakieś nieporozumienie. Oczywiście ja trochę tak żartuję i wyolbrzymiam, ale kiedy omawiam z uczniami romantyzm, to za każdym razem mówię, że według mnie te na poły mityczne, na poły baśniowe utwory Słowackiego są jedną z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych części romantyzmu. Profesor Jerzy Starnawski o balladynie pisze tak: bohaterka tytułowa, która z prostej chłopki stała się władczynią, jest jako zbrodniarka kreacją potężną, stojącą obok Klitajmestry, Medei i Lady Macbeth, jako jedno jeszcze znakomite wcielenie zbrodniarki. Rzucają się w oczy motywy zapożyczone ze Świtezianki i Lilii, a także z Malin, Aleksandra Choćki. Profesor Starnawski dalej przytacza fragment listu Krasińskiego, który pisze o balladynie w liście do Konstantego Gaszyńskiego, wiem, list w liście, w 1839 roku, w roku wydania dzieła. I pisze tak: Szekspir ją porodził w głowie Słowackiego. Nie wiem, czy wiecie, ale balladynę Słowacki miał gotową już w 1834 roku. Zapytacie, dlaczego jednak jej nie wydał? Podobno był pod urokiem wydanego dopiero co pana Tadeusza i dlatego odłożył na później dramat, a podobno inny utwór nawet spalił. I jeszcze tylko na zakończenie króciutko o Lilii, utworze, który od niedawna gości na liście lektur. Ja ten utwór kocham za wiele rzeczy, za przepiękny kontrast między bohaterkami, za konstrukcję Lilii, która w niektórych momentach tak silnie przypomina antyczną Antygonę. Także zapewne spojrzenie na dzieje Polski jako połączenia dwóch pierwiastków, czyli Lechitów i Wenedów. Jak znakomicie ten utwór koresponduje ze wspomnianym przeze mnie grobem Agamemnona Słowackiego, w którym poeta pisze: O Polsko, póki ty duszę anielską będziesz więziła w czerepie rubasznym, póty kat będzie rąbał twoje cielsko, póty nie będzie twój miecz zemsty strasznym. Ta dusza anielska i czerep rubaszny, jakie to piękne wyjaśnienie pewnej dwoistości w duszy Polaków. I na koniec chciałabym wspomnieć o jednym z moich ulubionych utworów poety, hymnie, napisanym w 1836 roku, ale wydanym w 1839 roku, gdy poeta miał 30 lat, no kilka lat dobrych przed jego śmiercią. Utwór ten jest dzisiaj bardzo znany, zwłaszcza dlatego, że od jakiegoś czasu kojarzony jest z tym wykonaniem Sanach. Tego wykonania to może komentować nie będę, bo się na tym nie znam. Ale też jeżeli je lubicie, to po prostu nie będę Wam zabierała tej przyjemności. Ale dla mnie sam utwór Słowackiego to jest bardzo taki tragiczny utwór, trochę taki smutny, przejmujący. I za każdym razem, kiedy omawiam go na zajęciach, to muszę taką odchrząknąć gulę w gardle, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Tragiczność obarcza w tym wierszu poetę, ale i dręczy przekonanie o tym, że jego uczucie nie jest wyjątkowe, że z nim i po nim odczuwać to będzie jeszcze wiele osób. Bo tu nie chodzi wyłącznie o tęsknotę za ojczyzną, tą prawdziwą i tą wyobrażoną ojczyzną, czy może tą hiperbolizowaną. Najpiękniejsze jest w tym wierszu uczucie takiej trochę bezdomności, poczucie bycia ciągle w drodze, przekonania, że kresem tej drogi jest wyłącznie śmierć. Słowacki zmarł w swoim własnym mieszkaniu w 1839 roku, pochowany został w Paryżu. Okazało się jednak, że choć w hymnie nie wiedział, gdzie się w mogiłę położy, to jego szczątki trafiły do ojczyzny w roku 1927 dzięki Józefowi Piłsudskiemu, który, co by tu dużo mówić, był fanem poety. Ostatecznie po uroczystym pochodzie przez całą Polskę złożony został obok Adama Mickiewicza w krypcie Wieszczów Narodowych w katedrze na Wawelu. Podczas uroczystości pogrzebowych Piłsudski wygłosił słynne zdanie: w imieniu rządu Rzeczypospolitej polecam panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.
Matka Słowackiego, Salomea, została pochowana w Krzemieńcu, jednak w tym samym 1927 roku urna z ziemią z jej grobu spoczęła obok sarkofagu syna. I tak w ciągu 40 lat zajaśniała i zgasła jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej poezji. I można by jeszcze opowiedzieć o słowackim mistyku, filozofie, którego dzienniki z ostatnich lat życia ujawniają zanurzenie się w czymś innym, szerszym, obejmującym kręgiem nie tylko, powiedzmy, sprawy ziemskie. Poeta tworzy własną filozofię, filozofię genezyjską, jakby na pocieszenie wobec takiej nietrwałości świata, materii, ale też nietrwałości siebie, obarczenia chorobą. Wierzy, że materia jest tylko przejawem ducha, ale przejawem, z którego też ten duch może i powinien się uwolnić w procesie przeobrażenia. No i cóż, mam nadzieję, że podobała się Wam ta moja opowieść o Słowackim. Taka bardzo subiektywna, bo jest wiele biografii, a zależało mi na tym, żeby nie opowiedzieć takiej pełnej biografii, tylko opowiedzieć o tym, jak ja widzę Juliusza Słowackiego, jakimi on mi się refleksami mieni. Bo Słowacki to jest postać według mnie fascynująca, ale też trochę taka pomnikowa. Jeśli mogę mieć tutaj na koniec jakieś życzenie, to chyba takie, by o Słowackim pamiętano, by go wciąż czytano. No i od siebie serdecznie polecam Wam takie przepiękne wydanie przygotowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy Dzienniki Niektórych Dni Mego Życia Juliusza Słowackiego. Książkę od kilku lat mi bliską, która stała się inspiracją dla tej mojej dzisiejszej pogawędki. To nie jest reklama, absolutnie. Ja tę książkę mam i sama ją kupiłam w pewnej krakowskiej księgarni, bo ma bardzo taką moim zdaniem przepiękną okładkę, ale też, no wiadomo, wiedziałam, co zostało wydane i po prostu, jeżeli ta historia moja o Juliuszu Słowackim Wam się podobała, to serdecznie Wam ją polecam. I dziękuję Wam za dzisiaj. Bawcie się ładnie i do usłyszenia.